Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy yy, czwartek 9 czerwiec 2022 rok. Niniejszym jako suweren odczytam skargę do aniołów pana Boga. Numer jeden uważam, że jest to bardzo dobry, aby poskarżyć się do nieba na temat patologii, która jest coraz większa. Zapanowania tak zwanej parszywej zmiany, ponieważ ona dobra nigdy nie była, i coraz więcej duszyczek i owieczek Bożych to rozpoznaje już, że pani Beata Szydło, pamiętamy panią Beatę Szydło i Jarosław Kaczyński, że oni na początku myśleli, właśnie to był rok. 2014, 2015, że to będzie na przykład jakaś taka dobra zmiana, ale się okazało, że ta zmiana się skundliła i jest obecnie parszywa zmiana. Dlatego też drogi anioły, ze ścisłego kierownictwa Pana Boga, bo teraz się zwracam tylko do Aniołów, którzy współpracują osobiście z Panem Bogiem, są Jego zastępcami, lub można byłoby powiedzieć dyrektorami różnych departamentów anielskich, i należą do ścisłego kierownictwa Pana Boga w niebie. Także to jest wiadomość moja prywatna. Przeznaczona tylko do aniołów, którzy ściśle współpracują z Panem Bogiem i są, można by powiedzieć, w Jego biurze, że codziennie się widują i razem współpracują. Dlatego też niniejszym wzywam wszystkich pozostałych, Którzy nie są aniołami, aby natychmiast opuścili tutaj ten kanał i tą wiadomość, żeby sobie coś innego robili. To jest tylko mój kontakt, moja informacja, można byłoby powiedzieć, personalna pomiędzy mną i aniołami. Ze ścisłego kierownictwa sztabu Pana Boga. Mam nadzieję, że to już w miarę prosto przedstawiłem. Drogi anioły, ostatnio zwróciłem się do Waszego szefa, czyli do Pana Boga, który przebywa wszędzie. Ale najprawdopodobniej skojarzony z tym, że przebywa w niebie. Co? Jest też dobre, że, że Pan Bóg przebywa w niebie, ale ma pod kontrolą całe swoje stworzenie wszystkie planety, galaktyki, księżyce, drogi mleczne i wszystkie inne. Chciałem dzisiaj z Wami się podzielić. Taką ważną wiadomością dla mnie, dla Was też, że zostałem spacyfikowany przez parszybą zmiany, która ma się dobrze, a szczególnie na Rubieżach trzeciej RP, gdzieś tam we Wrocławiu. A tam w tym Wrocławiu jest na pewno kurbidołek sędziowsko-prokurwatorski, czego doświadczyłem na swojej skórze i chciałem podzielić się z wami, abyście drogi anioły przekazały tą moją wiadomość niniejszym do waszego szefa Pana Boga. Otóż jest to dla mnie skandal na miarę całego stworzenia a tym bardziej na miarę całej galaktyki albo jeszcze w znacznie większym znaczeniu, że gdzieś tam w tym Wrocławiu kurbidołek sędziowsko prokurwatorski spacyfikował mnie totalnie i odebrał mi dwoje dzieci. Nie mając żadnych kwitów na mnie, żadnych dowodów, żadnych kwitów, ani nic takiego, co mogłoby spowodować wydanie różnych decyzji, wyroków, postanowień i tak które pacyfikowałyby mnie w ten sposób, że odbierały mi dzieci w sposób gładki tak jak nóż wchodzi w masło bez żadnego problemu dla systemu dlatego uważam niniejszym że jest to bardzo duża patologia że odbiera się dzieci suwerenowi przez skundloną korporację prywatną pod nazwą Trzecia RP która ma różne mniejsze firmy córki na przykład Temidę i ta tempida dzieli się na różne jeszcze mniejsze firmy i korporacje, I aż tak dochodzimy do patologicznego Dolnego Śląska i kurwidołka sędziowsko prokurwatorskiego we Wrocławiu, gdzie wszystko jest możliwe. Tam, drogie moje anioły, patent polegał na tym, że żeby mężczyznę spacyfikować dokładnie to, co trzeba zrobić. Trzeba obowiązkowo odebrać takiemu mężczyźnie dzieci. Najlepiej wszystkie dzieci, jakie tylko tam są możliwe do odebrania. Dać mu tam różne zakazy, ble, ble, ble i tak dalej. O czym wszyscy raczej wiemy. A! Żeby tak dobić go i skundlić tego mężczyznę to jeszcze zakłada się jemu także sprawy karne czyli w sprawach cywilnych yy, tam się odbiera mieszkanie wyrzuca się go z mieszkania żeby pod mostem mieszkał i tak dalej odbiera się dzieci straszy się go tam ble 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 i tak dalej ale z drugiej strony na lewą nóżkę tak można byłoby powiedzieć Y, y, dobija się go sprawami karnymi. Więc na przykład taka sędzina, na przykład z nierodzinnego we Wrocławiu, ma już prostą, idealną, bezstresową robotę, bo podpiera się właśnie sprawami karnymi czy postępowaniami z milicji wcale nie obywatelskiej zomo, ormo, romo. I tego typu nieciekawymi instytucjami, yy, i sprawami karnymi na każdym etapie postępowania, na, na początkowym etapie, na tym średnim, i tak dalej. Więc tutaj o to chodziło, właśnie, że widziałem tam w aktach, że prokuratorka sobie wynajmowała akta nierodzinne z sądu nierodzinnego, aby tam swoje trzy grosze i tak dalej, żeby swój długi nos tam wsadzić i, i poczytać sobie. I na odwrót, sędzina nierodzinna właśnie też czytała sobie i posiłkowała się sprawami karnymi, które zostały założone. Dokładnie tak, więc no. I doświadczyłem tego na własnej skórze, więc po prostu widzę, jak system działa. I niczego mi nie udowodniono, ale tylko z tego powodu, że wszystkie sprawy były świeżo założone, czyli były w toku, wszystko zostało poczytane przeciwko mnie. Czyli już od razu w domyśle zostałem skazany. No, ponieważ tu jest jedna, druga, piętnasta, osiemnasta, trzydziesta czwarta sprawa, yy, urzędowa, yy, karna, ro, rodzinna, nierodzinna i tak dalej, straszenie psychiatrykiem, yy, aresztem na całą wieczność, i tak dalej. Więc, no, bardzo duże szkody mi to, drogie Anioły, wyrządziło, i trzeba jakoś ogarnąć, uważam, to. I postawić tych wszystkich parszywych bandytów i nie, niewiernych do kąta, pogrodzić im palcem i jakąś taką odpowiednią pokutę za ich grzechy tam wymyślić im i tak dalej, bo um, oni działali jako system i po prostu no, nie liczyli się z żadnymi moimi pra prawami. Po prostu żadne prawa. Obywatelskie, żadne prawa dziecka, ża żadne prawa podstawowe, po prostu dla nich byłem bandytą, z którym praktycznie można było wszystko zrobić. I na końcu niczego mi nie, nie udowodniono, żadnych poszlak nie było, ale spacyfikowano mnie skutecznie i gładko, ponieważ się podpierano, że no, tutaj wiecie, rozumiecie towarzyszu, tutaj obywatelu i tak dalej. Tutaj macie sprawę karną, a tutaj z, z drugiej nóżki, o tutaj macie, jesteście złym ojcem, bo tutaj macie o odebranie y y y dzieci i tak dalej. No i jeszcze by wypadało na końcu, bo nieszczęścia chodzą parami, żeby być wy wywalonym z mieszkania pod most. Więc no, siła złego na jednego. Drogi anioły, więc mniejszym skromnie yy, pozwalam tutaj sobie zauważyć, że nie jestem z tego zadowolony, że to się wydarzyło. Na pewno gdzieś tam też macie odnotowane we wszystkich swoich anielskich księgach i tak dalej, co tam się w tym patologicznym Wrocławiu na rubieżach trzeciej RP dzieje. Ile tam grzechów sędziowie i prokuratorzy, może komornicy i biegli po kasę do skarbca sądowego, ile oni grzechów mają. Czy to są grzechy śmiertelne, ciężkie, czy jakieś takie malutkie grzechy, ale być może w bardzo dużych ilościach te grzechy tam mają. Ci wszyscy współpracownicy temidy wrocławskiej w tych czarnych ubrankach. Z jakimiś ciężkimi łańcuchami, które ściągają ich do, do ziemi. Bardzo. Ale na czele tego bandytyzmu tych przestępców w Togach nie spodziewałem się, że stanie parszywy, nikczemny, skundlony bandyta i przestępca międzynarodowy Magdalena Kaliszewska. Która jest długoletnim pracownikiem korporacji sędziowskiej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. To ona, jako skundlony, wyjątkowo grzeszny, parszywy bandyta, postanowiła dokonać wielu grzechów, ciężkich i śmiertelnych, i przestępstw, też ciężkiego kalibru. Że postanowiłam je spacyfikować używając siły państwa polskiego, czyli wymiaru represji, organów siłowych, Ministerstwa Niesprawiedliwości i Jawnego Bandytyzmu. Dlatego też, no teraz już jestem tego świadomy, że, że no, w Polsce z, 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 znajomy królika jakaś sędzina z nierodzinnego lub prokurwatorka może wydać dowolny wyrok i postanowienie bez żadnych kwitów wskazujące Cię i pacyfikujące na całą wieczność. Więc drogie anioły, proszę nie zapomnieć tego grzesznika skundlonego, parszywego, bandytę i przestępcę międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, Sąd Rejonowy, Wydział pierwszy cywilny krzyki dziękuję drogi